Euro 2024. Dominika Grosicka pojawiła się na trybunach Stadionu Narodowego, by kibicować biało-czerwonym. Jak wyglądała Dominika? Termin WAGS, z angielski Wives and Girlfriends, oznacza żony i dziewczyny piłkarzy. Najsłynniejsze polskie WAGS to oczywiście Anna Lewandowska i Marina. Nie tylko kibicują one mężom, ale również same osiągają sukcesy. Lewandowska realizuje się jako trenerka, podczas gdy Marina jest wziętą wokalistką. Inną rozpoznawalną WAGS jest żona Kamila Grosickiego, czyli Dominika. Para sformalizowała związek w 2011 roku i wychowuje dwoje dzieci, córkę Maję i Marcela, będącego synem Dominiki z poprzedniej relacji. Dominika Grosicka świętuje urodziny męża. 8 czerwca Kamil Grosicki obchodził swoje 36. urodziny. Choć Dominika wtedy się z nim nie widziała, to złożyła mu życzenia, publikując wpis na Instagramie. Kochanie, spełniaj cele i marzenia. Bądź zawsze zdrowy i szczęśliwy, a ja jak zawsze będę ci towarzyszyć na dobre i złe, napisała jego żona. Wszystko najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, spełnienia marzeń i samych serdeczności. Wszystkiego, co najpiękniejsze, moc życzeń urodzinowych dla kochanego męża. Dołączyli do życzeń fani Dominiki Grosickiej. Euro 2024. Dominika Grosicka kibicuje mężowi. 10 czerwca Dominika Grosicka pojawiła się na trybunach Stadionu Narodowego, aby kibicować biało-czerwonym w meczu z Turcją. Na ten wieczór wybrała szary kombinezon, w którym jest jej wyjątkowo do twarzy. Szukając miejsca, niosła, przerzuconą przez ramię, marynarkę, a w dłoni trzymała beżową torebkę. Celebrytka zdecydowała się w niezbyt intensywny sposób podkreślić swoją urodę, lekko podkręciła włosy i nałożyła delikatny makijaż. Trzeba przyznać, że przyciągała uwagę. Na trybunach nie była sama. Towarzyszyła jej inna piękność.